Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Wojtek Domaga dla Speedway Star powiedział bardzo mądre zdanie, wyraził opinię, że to jest zespół charakternych chłopaków, każdy z nich jest wyrazisty, tu nie ma chłopaków, którzy się nie boją wejść w szpilkę, ciasno miejsce przy bandzie. Jeżeli to jest Piotr Pawlicki, Przemek, który się odbudował, fantastycznie jeździ. Młodszy brat też się ściga, ale ten starszy zawsze myśli o młodszym. Pamiętamy Rybnik, kiedy Chris Bowman Harris się wturlał do Grand Prix przez to, że Przemek się opiekował młodszym bratem. Jarek Hampel, nieprzedstawiacznie trzeba długo, wicemistrz świata, Puchar Świata zdobywał, Gator, niesamowity chłopak, dużo widzi na torze, świetna wyobraźnia żużlowa. Jan Kwiech, Honza Kwiech. Pierwszy od 15 lat Czech, który się ściga od Łukasza Dyrmana w GP. Rasmus Jensen, który jest obyty, jest taki duński harpagan, który umie się ścigać. Oskar Churysz jako drugi junior, a Skóra prowadzi juniora jak trzeba. Do tego oczywiście mocny kibic, który na W69 zawsze przychodzi, więc myślę, że Falubas utrzyma się spokojnie, a wcale się nie zdziwię, jak będzie czwórka. Top czwórka oczywiście, ta górna czwóreczka. Jest bardzo wyrównana, nie ma sobie ekip, nawet ekipa z Leszna, która wydaje się... Cześć Jaro, uszanowałem go. Szyjena. Nawet ekipa z Leszna, która dużo straciła, nie ma Jamona Litsi, nie ma Chrisa Holdena, ale tam jest taki niesamowity zespół, bo jest tak, jest Okon jako menedżer, jest Jarek Kołodziej, jest Grzesiu Zęgota, który umie się ścigać, jest Andrzej Lebiediew, który w GP się rozpycha i wie, jak jeździć na żużlu, więc Grudziądz, który ma trzech kangurów, Freak, Doyley, młody tata i Litsi, plus ciekawy skład polski i Tarasienko. Wiadomo, że Motor Lublin jest faworytem. Siła rażenia Freddy Lindgren, Bartek Zmazik, Holder, najmłodszy Jack, mądry junior, Wiktor Przyjemski, Mateusz Cierniak, super w Liverpool, Magali, FIM Awards, erudyta, duża klasa, więc to jest zespół, który trudno, żeby nie ustawiać czy nie typować Motor Lublin w roli obrońcy tu jako faworyta, bo wydaje się, że sport jest tak trudny motorowy, że jeden defekt, jedna kontuzja, oby niej nie było dla nikogo, bo to najważniejsze, żeby zdrowo kończyli chłopcy sezon. Może wszystko zmienić, natomiast na pewno Sparta Wrocław będzie mocna, Włókniarz Częstochowa, który ma trzech dunów, bardzo mocnych, od Madsena, Mikkelsena, po Maca Hansena z Gdańska. Więc myślę, że podobny kierunek jak Rasmus Jensen, też Gdańsk Zielona Góra. Myślę, że liga jest pozbawiona jakichkolwiek słabeuszy i tu będzie walka na noże, każde rozwiązanie jest do przyjęcia, natomiast wiadomo, że lubelski motor przy sile i finansowej, i kadrowej, i sportowej jakości wyrasta na faworyta. Właśnie Janek Kwiech myślę, że będzie jeździł bardzo zadziornie, jak przystał na Czecha, jak kiedyś, no w czasach jeszcze przed Grand Prix jeździł Izzy Stancel, czy znakomity Antonin Kasper starsi i mladsi później, czy Bob Hell, fantastyczny rider. Natomiast myślę, że takim odkryciem, na którego nikt nie stawia, jest chłopak, który jest bardzo pragmatyczny, który w Tucholi się urodził, wziął Grega Hancocka, byłego zawodnika Falubasu do siebie, Szymon Woźniak. Szymon Woźniak, który ma dwa razy więcej podwozi niż silników, który doskonale wie, że Speedway to jest logistyka dzisiaj, który trzeba mieć, Grega Hancocka obok siebie, który stosunkowo niedawno przestał jeździć i świetnie się ściga i doskonale rozumie, w wieku 48 miał piąte miejsce w Grand Prix, więc ta wiedza technologiczna plus obycie ze stresem, myślę, że Szymon Woźniak będzie bardzo dużym czarnym koniem w cyklu Grand Prix. Natomiast Bartek Zmarzli, wiadomo, przy jego klasie sportowej, przy braku Rosjan w Grand Prix, bo myślę, że Emil Saifuddinow by deptał po objętach, to byłby trudny rywal do tego, żeby Bartek musiałby się bardziej napocić niż w ostatnich latach, gdzie zdobył 4 na 5 możliwych tytułów, bo tylko Łagota go ubiegł za 21, więc myślę, że to jest Bartek i grupa pościgowa, ale z Szymkiem Woźniakiem, który wcale nie będzie gdzieś tam daleko w tle, tylko będzie się bił nawet o awans do tego, żeby pozostać w cyklu GP. Chciałbym zobaczyć Zlatą Silbę Pardubice, bo dawno na niej nie byłem, a to jest teren, no Janek Kwiech jeździ dla Olim Praha, ale na pewno speakerka jako Hlasatel na Grand Prix Czech, bo to kocham, Czechów, całą kulturę, literaturę, filmotekę i tak dalej, bo Czesi są inni niż my.
bliscy nam, a jednak troszkę inni, z takim fajnym odjazdem, więc przyjdźba bardzo bliska, sześciu chłopaków na torze, to jest coś, co chciałbym zobaczyć. No jakiś dobry angielski speedway, jakiś dobry Sheffield albo Kingsland z Tobiaszem Musielakiem w składzie, albo Piotrek Pawlicki, Birmingham Ramis na Perry Bar, też bym zobaczył, jak Piotrek sobie tam radzi, to były fajne tematy.